Bardzo się cieszę, że parobek przyznał, że próbował złożyć przeciwko mnie dwa pozwy, ale chuj mu z tego wyszło. wszyscy się pytali, czemu tak długo nie składa pozwów, on dobrze wie co ma na sumieniu i nie wie jakie my mamy dowody w związku z czym odwlekał to ile to było możliwe i oczywiście potem zagrał pod publiczkę, próbował złożyć dwa pozwy. Dzisiaj się przyznał do tego. Ja wam wcześniej nie mogłem mówić, bo my tu szykowaliśmy potężną pułapkę. Kurwa, ale jak widać, parobek, który skompromitował się we wszystkich możliwych dziedzinach, próbował w te swoje kompromitacje wciągnąć również wymiar sprawiedliwości. I jak widać, i prokuratura i sąd zrozumiały, na jaką mukę mógłby Parobek ich wpierdolić. My z jednej strony wiedzieliśmy, że. Wymiar Sprawiedliwości nie da się wciągnąć w taką prymitywną gierkę, ale gdzieś myśleliśmy, a może on ma jakieś kontakty, może jakiś prokurator się podłoży, czy może jakiś sędzia, żeby coś mu pomóc, żeby zatuszować. I liczyliśmy, że może dojdzie do takiej rozprawy, ponieważ byliśmy bardzo konkretnie przygotowani. Ze względu na to, że ja kończyłem prestiżową uczelnię, byłem jednym z lepszych studentów Wydziału Administracji i Służb Zagranicznych. Z wykształcenia jestem dyplomatą. Przez wiele lat byłem jednym z lepszych studentów. Kumplowałem się z większością moich profesorów. Niektórzy z nich nie żyją, jedni żyją, inni z nich mają potomstwo, które nadal jest bardzo wpływowymi i konkretnymi prawnikami. Naprawdę kumpluję się z najlepszymi prawnikami w Polsce. W związku z czym jednym z profesorów rozmawiałem o tym, że właśnie taki tam parobeczek Złożył dwa wykluczające się pozwy. Jak widać, i sąd, i prokuratura zobaczyły, w jaką pułapkę wpierdoliliby się, gdyby te rozprawy doszły do skutku, w związku z czym je umorzono. Oczywiście parobek, kurwa, w szoku. Próbuję sobie to w jakiś inny sposób tłumaczyć, no ale niestety, niestety. Szkoda, że nie będzie tych spraw, ponieważ my szykowaliśmy tu bardzo ciekawą niespodziankę. Z jednej strony byłby to bardzo głośny, medialny proces, który byłby dla wielu ludzi zabawny, natomiast my żeśmy szykowali to pod kątem stworzenia pewnego precedensu prawnego, który byłby bardzo ciekawym studium dla studentów. I tu moi przyjaciele, profesorowie i nie tylko, byliśmy bardzo fajnie przygotowani, ponieważ ta idiota, Złożył dwa, nie mogę Wam jeszcze niektórych szczegółów zdradzić, natomiast o samej sytuacji już Wam mogę opowiedzieć. Ta idiota złożył dwa pozwy, które na przemian się wykluczały. Z jednej strony złożył pozew, że ja go oczerniam, ale z drugiej strony złożył pozew, że ja nie zawiadomiłem organów o popełnionym przestępstwie. Zapomniał o tym, że w momencie, kiedy taki pozew się składa, że jest przestępstwo, a ja o nim nie zgłaszam. Ja nie jestem kurwa świadkiem tego przestępstwa, więc mnie to nie obowiązuje. Jako dziennikarz śledczy. Działam podobnie jak prokurator czy policja, to że wiemy, że ktoś popełnił samobójstwo, to dop dopóki nie zamkniemy śledztwa, to nie mamy obowiązku robienia tego, ale to nie jest akurat tu istotne. Istotne jest to, że jeżeli on składa zawiadomienie, że ja nie powiadomiłem o jakimś przestępstwie, wpierdala siebie w potężną ślepą uliczkę. Niestety lub na szczęście, ponieważ byłaby to kompromitacja w wymiaru sprawiedliwości, gdyby ktoś w oparciu o takie jego pozwy faktycznie mi sprawę zrobił, ponieważ jeżeli on składa zawiadomienie, że ja nie powiadomiłem o jakimś przestępstwie, a jest to poważne przestępstwo na szczęście, ono nie ulega przedawnieniu, to znaczy, że on stwierdza, że to przestępstwo miało miejsce. <laughs> wyobrażacie sobie, wyobrażacie sobie, że ta idiota, składając taki pozew, albo przyznał się, że to przestępstwo miało miejsce, Albo składa przeciwko mnie fałszywe oskarżenie i to wyklucza zupełnie jeszcze drugi pozew. Na szczęście, ponieważ z jednej strony miałem nadzieję, że taka sprawa dojdzie do skutku, my byśmy, byliśmy już przygotowani, dziennikarze, profesorowie, prawnicy, kurwa, i robimy z tego naprawdę wielkie wydarzenie prawnicze, ale z drugiej strony dobrze, że jednak wymiar sprawiedliwości nie dał się wciągnąć w taką tą prymitywną, prymitywną gierkę. Parobka, ponieważ byłaby to kompromitacja, oczywiście są to okręgowe. Potem mamy kolejne jeszcze dwie instancje, więc mielibyśmy potężny ubaw, wielomiesięczne czy nawet wieloletnie procesy, które skończyłyby się przede wszystkim źle dla parobka, bo on sobie nie zdaje sprawy z niektórych rzeczy. Prawników to ma prawdopodobnie mało rozgarniętych, co widać było zresztą chyba w tych programach, że zdążył się do jednego prawnika skompromitować. Natomiast. On z drugiej strony zapomniał o tym, że on mnie oskarżył publicznie o zlecenie ciężkiego przestępstwa, czyli słynna akcja pod żabką, która jak dobrze wiemy nie miała miejsca. Była niby z rzekomo mojego zlecenia, trzech rzekomych sprawców rzekomo próbowało go napaść, rzekomo dwóm połamał ręce, trzeci rzekomo uciekając spadł pod samochód. Już wielu dziennikarzy to sprawdzało, nie miało coś takiego miejsca, w związku z czym... On będzie o to pozwany, w związku z czym będzie musiał albo powiedzieć, ponieważ procedura jest taka, że najpierw będzie przesłuchiwany jako świadek, wtedy nie może kłamać, potem dopiero jako podejrzewany, podejrzany i oskarżony. Jeżeli będzie na jednym z etapów różnica w zeznaniach, będzie miał od razu sprawę o składanie fałszywych zeznań. Ale to co najciekawsze, on tu znowu będzie wpierdolony w pułapkę, ponieważ będzie musiał w tej sprawie albo przyznać, że kłamał w mediach. Że kłamał w mediach i nie miało coś takiego miejsca, w związku z czym automatycznie przegra sprawę o oczernianie mnie, albo będzie musiał brnąć dalej i wtedy w sądzie będzie mu wykazane, że składa fałszywe zeznania, że składa fałszywe oskarżenia i z jednej i z drugiej strony będzie potężna kompromitacja. On w internecie, jak widzimy, tu brat zeznaje, on mówi, że to nie mój brat. Faktycznie, może na poziomie intelektu kurwa dziesięciolatków, jeszcze to przechodzi, ale już wszyscy zdrowo myślący, zwyczajnie się po prostu z niego kurwa śmieją. To trzeba dokręcać. Widać, że on już nie trzyma ciśnienia, już się gubi kurwa, już nie wie co sam robić. I my dobrze wiemy, co mamy robić. <ścoughs> my dobrze wiemy, co mamy robić. Wyprzedzamy tego parobka kurwa o kilkanaście ruchów. To jest tak, jakby on gra w warcapki. My gramy, kurwa, w szachy. I dokładnie on wszystko robi to, co chcemy. Żałuję, żałuję, że tu niestety z tych spraw nic nie wyszło. Muszykowaliśmy potężny, potężny aparat, kurwa, w dwóch kolejnych instancjach, żeby zrobić z tego wielki, wielki spektakl prawniczy, którym żyłaby Polska prawdopodobnie przez następne kilka miesięcy, ale z drugiej strony. Dobrze, że na, w Sądzie Okręgowym i Prokuraturze Okręgowej nie dano się wciągnąć w tą prymitywną gierkę Parobka-Murańskiego, po prostu, bo narobiłby wstydu i tu zdrowy rozsądek i prokuratury, i sądu oszczędził im potężnego wstyku, wstydu. Potem w kolejnych instancjach, jak widać, te prymitywne podwórkowe gierki Murańskiego kończą się na internecie, na podwórku, ale nigdzie indziej, nikt go nie traktuje poważnie. <laughs> Oj, kurwa, powiem wam, my tu byliśmy tak przygotowani na to, że a nuż on ma kogoś tam w prokuraturze, kto podłoży się, żeby zrobić taką sprawę, lub może jakiegoś sędziego, który będzie chciał coś tam zatuszować, bo my tu już byliśmy naprawdę przygotowani. No ale jak widać wymiar sprawiedliwości nie daje się wciągać w takie kompromitujące. Kompromitujące, żenujące akcje parobka Murańskiego, który może na poziomie podwórkowym te jego triczki i manipulacje działają na 10-12 latków, ale nikt poważny nie traktuje go poważnie. No, taka jest kurwa, prawda? Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.